Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Zombidle. Ja ten odcinek nagrywam w piątek, tego w sumie również widzicie w piątek, także witam was w piątek. Myślę, że taki dzień, który dla większości z was jest na pewno dniem całkiem okej, bo zaczyna się weekend. Ja również muszę się wam przyznać, że piątki mam takie całkiem spoko, ponieważ zajęcia kończę o godzinie 11, no ale zaczynam o 7.30, więc ja muszę wstać około 5.30. Wstałem dzisiaj w sumie o 5.30, także nagram dla was ten odcinek, ustawię, żeby się przesyłał i zapewne pójdę spać. Słuchajcie, przechodząc już do samej gry, tak jak widzicie, no progres jest olbrzymi, ale spokojnie, będę chciał wam to wszystko jakoś sensownie omówić, także na razie się aż tak nie przerażajcie. Zacznijmy może od cukierków. Cukierków uzbierałem już 1430, także jesteśmy coraz bliżej tych 2500. I powiem wam, że im bliżej jestem tych 2500, tym bardziej zastanawiam się, czy nie opłaca mi się bardziej kupić. Przelećmy sobie balonikiem do tego pierwszego, na tą pierwszą mapę, żebym mógł wam to pokazać. Czy nie opłaca mi się, aby bardziej kupić sobie po prostu tego, nie? 13 tysięcy orbów i to bym mógł w tym momencie kupić aż 4 razy. 13 tysięcy orbów, dlatego że to był mój rekordowy reset za rekordową ilość orbów. Tak? Chyba tak. Nie, chyba 13 tysięcy nigdy nie dostałem, ale mógłbym teraz tyle dostać, więc to chyba bierze. No, ciekawe, ja w poprzednim odcinku powiedziałem, że to tutaj to jest, dostaniecie tyle orbów, ile jakby dostaliście przy waszym rekordowym resecie, ale ja nie kojarzę, żebym ja resetował za 13 tysięcy orbów. Czekajcie, 13 780 to ja dostanę chyba teraz dopiero przy resecie, a ten reset teraz będzie moim rekordowym. Dlaczego, to zaraz wam wszystko powiem. Czekajcie, 13 780, aż sprawdzę. Tutaj, 13 780, czyli zobaczcie, tego resetu jeszcze nie wykonałem, ale mam możliwość, aby go wykonać. To też gra uważa go już, jakby... No, pewnie rozumiecie, o co mi chodzi, tylko ja po prostu totalnie nie umiem tłumaczyć. Totalnie nie umiem tłumaczyć, ale staram się. Nie wykonałem go, ale gra go już traktuje, w sensie w tej ofercie takiej, w tym sklepie takim halloweenowym mogę kupić właśnie, tak samo tutaj będę mógł kupić, o widzicie, pyk. No to jest ciekawe, to jest taki niuans, bym powiedział, że to nie jest wasz rekordowy reset, ale wasza rekordowa możliwość resetu. O, coś w tym stylu. No to jest takie, wydaje mi się, że ciekawe, taki niuans interesujący. Ale, bo nie o tym chciałem mówić, bo już jest trzecia minuta, a ja nawet nie zacząłem mówić o tym, o czym jakby chciałem. Generalnie odblokowałem ostatnią postać, jaka jest, znaczy po Flying Squid mamy tutaj taką postać, The Tomb King. Tak jak widzicie, odblokowałem ją, mam ją już na 254 poziomie, także mam tu kupione wszystkie ulepszenia. I omówię te ulepszenia, jak to wygląda. Tutaj dodaję 25% do DPS-u, tego tutaj naszego króla. Tutaj dodaję 2% za każdy poziom do jego DPS-u. Tutaj dodaję 50% i tu odblokowuję skilla. Co robi ten skill? Zwiększa o 100% DPS tych non-tap monsterów, no czyli wiadomo, wszystkich z wyjątkiem Boba, na 3 minuty, więc jest to naprawdę interesująca kwestia. Przy połączeniu z tym jest naprawdę fajne, znaczy i przy połączeniu jeszcze z tym, które podwaja efekt, to jest naprawdę, naprawdę fajne. I właściwie to jest bardziej ostatnia postać. Udało mi się kupić Karla, Monolith Karl, tak bym to przetłumaczył. Nawet na drugi poziom, co on generalnie, to jest generalnie ostatnia jakby jednostka, którą tu można mieć. I co on robi? Mnoży wasz całkowity DPS razy 3 za każdy poziom. Czyli ja go mam na drugim poziomie, to mnoży razy 6. Teraz ulepszę go, mam już mnożnik razy 9, więc to jest naprawdę, naprawdę spoko. Tak jak widzicie, mam trochę ponad 1 noniliona DPS-u. Okej, wrzućmy sobie resztę może w tego króla Tomba. Niech tutaj będzie, wrzućmy sobie właśnie w niego troszeczkę tutaj hajsu. No i co wam jeszcze chciałem pokazać? Generalnie rozkminiłem, pokażę wam ogólnie piekło, udajmy się do piekła. Chyba obraz się na chwilę ściął, ale no to już myślę, że jest ok. Generalnie, tutaj mam trzeci poziom chyba bez zmian, tutaj pierwszy. No i labo, czekajcie,
laboratorium. O, bo zawsze, powiem wam, że dopiero od niedawna, miałem to aż wstyd się przyznać, ale ja zawsze mówiłem laboratorium przez dwa ly, a to jest laboratorium przez R. To jest naprawdę ciężko. Dopiero jak niedawno nagrywałem odcinek ze Slime Ranchera, w którym właśnie w opisie coś pisałem i napisałem laboratorium i mi YouTube podkreślił. Ja sobie myślę, jak YouTube podkreślił? To co, nie zna takiego słowa po polsku? A potem sobie pomyślałem, nie no, niemożliwe, to może źle je piszę. Wpisałem w Google'a i mi wyskoczyło właśnie. Się naprawdę zaskoczyłem. Wiem, no może to niezbyt dobrze o mnie świadczy, no ale nie wiedziałem tego. Ogólnie, to laboratorium jest bardzo, bardzo ważnym miejscem i na jakby tutaj chyba chciałem na dzisiaj się zatrzymać. Tak mi się wydaje, że tutaj chciałem wam troszeczkę opowiedzieć, co do tej pory zrobiłem i jakby czemu zawdzięczam tak duży progres. Myślę, że to jest okej. Myślę, że to by było okej, gdybym wam o tym opowiedział. Generalnie chciałbym omówić na początku te trzy zakładki. Mamy tutaj możliwość craftingu, mamy tutaj możliwość też craftowania, zrobienia jakichś skrzynek i mamy tu shards. Shards tłumaczy się jako łuski, przynajmniej tak to tłumaczy Google Tłumacz, bo specjalnie sprawdziłem. I co warto tutaj powiedzieć? Chciałbym zacząć może od końca. Jeśli chodzi o te shardsy, to one tak wyglądają. Czyli mamy tak, kryształ, który mnoży DPS razy 2, może nie będę ich nazywał łuski, ja je wolę nazywać kryształy. Także nazywajmy je kryształy. Kryształ, który mnoży DPS razy 2 i kryształ, który mnoży wartość czaszek razy 2. Tutaj macie, mnoży wartość czaszek, zwiększa ją o 10% i tu zwiększa DPS o 10%. Czyli to jest w takiej samej formule. Przy czym, jeżeli kupicie pierwszy kryształ, ten, który mnoży razy 2, kosztuje chyba 75 białych orbów, jeśli się nie mylę. Drugi kosztuje 750. Trzeci kosztuje 7500, czyli tak jak widzicie teraz, ja zresztą możemy sobie zaraz zobaczyć, mogę wam pokazać, że mam aktualnie dwa takie i że to jakby jest trzeci, jaki bym ewentualnie mógł skraftować. Czekajcie tylko, gdzie ja, okej, wiem już jak wam to pokażę, udajmy się tutaj, dam, jakbym, zrobię tak, jakbym niby chciał coś zrobić i pokażę wam. Widzicie, mam dwa kryształy, które dwukrotnie zwiększają mój DPS. I trzy kryształy, czekajcie, i trzy kryształy, które... To coś pomieszałem. Dwa kryształy, które zwiększają mój DPS. I trzy kryształy, które zwiększają mi wartość czaszek razy 2. Tylko ja nie jestem pewien, czy ja jakiegoś nie skraftowałem tu, bo te kryształy również można kraftować, ale to wam właśnie chcę powiedzieć zaraz. No nieważne, w każdym razie motyw jest prosty. Każdy kolejny jest droższy, już mniejsza o to, ile ja ich mam. Każdy kolejny jest droższy i czas się wydłuża. Wydaje mi się, że ten czas nie będzie już dłuższy niż 3 dni, czyli na 3 dniach się zatrzyma i będziesz tylko zwiększał swoją cenę. To samo się tyczy, nie, tych kryształów się to nie tyczy, te kryształy nie zwiększają swojej ceny, zwiększa się tylko czas ich produkcji. Tak jak widzicie, no ja już mam tutaj jeden dzień i 8 godzin, co jest dość dużo, biorąc pod uwagę, że to mi daje tylko jaż. 10%, po prostu, że to mi tylko 10% zwiększa wartość czaszek, ale... Co warto również powiedzieć, bo ktoś może, jak ja na przykład na początku jak to widziałem, to sobie pomyślałem, kurde, to odblokuję jak najwięcej slotów w laboratorium i będę robił 5 kryształów naraz. Tak się nie da. Jeżeli używacie tej zakładki, to jeżeli powiedzmy ja bym robił tutaj jakiś kryształ, myślę, że zresztą nawet zaraz będziemy sobie mogli jakiś zrobić, chociaż nie mam, mam coś lepszego do zrobienia, ale to wam zaraz pokażę. Czyli powiedzmy, ustałbym, okej. Chcę zrobić to, klikam i kraftuje mi się ten kryształ, to ta zakładka będzie wyłączona dla każdego następnego slotu. Nie będę mógł z niej skorzystać, póki ten kryształ się nie zrobi. Czyli mogę z niej jakby de facto korzystać tylko... No tylko na... Raz. Nie można korzystać z tej zakładki dwa razy jednocześnie, ale... Jest jeszcze inny sposób, aby te kryształy zrobić, jeśli chodzi o te kryształy razy dwa, a mianowicie musicie mieć te trzy kryształki. Zaraz wam zresztą pokażę, że przy połączeniu tych trzech kryształków, bo akurat takie mam, tutaj mam, każdy z nich dodaje mi DPS-u o 10%, razem uzyskuję kryształ, który zwiększa mój DPS razy dwa. Więc to jest na pewno spoko i tylko jedną godzinę się kraftuje, to jest naprawdę dość krótko, ale co warto powiedzieć, nie wiem czy zauważyliście, tutaj miałem pod tym slotem taką baterię. Ta bateria jeszcze nie do końca wiem jak działa.
Więc wiem na pewno, że zwiększa ona prędkość kraftowania. Nie wiem o ile, wydaje mi się, że o godzinę szybciej po prostu kraftujecie tam rzeczy różne. Ale może się mylę, skąd mam taką baterię? Ktoś z was zapyta, no to udajmy się tutaj na mapkę. Tutaj, za przejście tego challenge'u zdobyłem właśnie taką baterię. Pokażę wam ją. Znajduje się ona w moich, ja wiem, że bardzo dużo informacji naraz, wybaczcie mi. Znajduje się ona tutaj w moich przedmiotach. O, widzicie, bateria. Dodaj baterię do pierwszego craft slotu, czyli do tego właśnie pierwszego. No i ona po prostu przyspiesza w jakiś sposób tą produkcję. O ile, to jeszcze nie jestem pewien. Aha, bo być może jesteście w ogóle ciekawi, co ja do tej pory tam takiego skraftowałem. No to już wam pokazuję. Z najważniejszych rzeczy, poza tymi kryształkami oczywiście, które, tak jak mówię, no i oczywiście, jeżeli teraz w tym momencie, jeżeli to też od razu powiem, udajmy się do tego laboratorium. Tutaj niby się robi kryształ, no ale ta zakładka dalej jest jakby... Tutaj mogę z niej skorzystać, no bo rozumiecie, o co chodzi, jakby tutaj skraftowałem kryształ, czyli użyłem tej zakładki. Jakbym zaczął go robić z tej dolnej, no to bym nie miał możliwości użyć, tak jak mówię, z tej dolnej zakładki nie można korzystać na więcej niż jednym slocie, w sensie jednocześnie, nie możecie korzystać na niej na dwóch, trzech, czterech slotach jednocześnie, możecie tylko na jednym slocie, ale tutaj w tym momencie nie korzystałem z tej dolnej zakładki, tylko z tej możecie korzystać ile chcecie tak naprawdę, tu nie ma ograniczeń, jeśli się nie mylę. Co do skrzynek, to jeszcze omówię. Ich cena również wzrasta. I to wzrasta tak o całkiem sporo. Otwórzmy sobie może jedną czerwoną, chociaż za 160 to mi się tak w sumie nie opłaca. No dobrze, weźmy sobie tą miksturę. No i dobra, zapytacie, to co ja do tej pory kraftowałem, poza oczywiście tymi kryształkami. A no na przykład takie rzeczy jak tu, widzicie. Dodaje 800% wartości czaszek. 800%. Zapytacie mnie, jak to zbudować. I właśnie powiem wam, że... Zobaczmy w ogóle, co my tu mamy. Old image razy 2, tak średnio. Że się bardzo zastanawiałem, czy nie zrobić osobnego odcinka, właśnie takiego, który bym poświęcił temu craftingowi. Możecie dać znać, co sądzicie. Tylko wtedy nie robiłbym go w grze, tylko robiłbym go na Wikipedii i krok po kroku bym opisał, czego używałem, co jakby trzeba zrobić, żeby sobie zrobić taki właśnie śmieszny słoik, tak to nazwijmy, który dodaje aż 800% wartości czaszek. Albo dobra, powiem wam teraz, jak to trzeba zrobić. Pamiętacie to? W poprzednim odcinku, aby to zrobić, czyli to dodaje nam 150% wartości czaszek, trzeba mieć 3 takie kieliszki, które dodają tam, one dodają różnie w zależności od tego, czy są zwykłe, czy są niezwykłe, czy jakie tam inne. Trzeba mieć w każdym razie 3 takie kieliszki, które dodają, kurde, ja niestety chyba ich tu nie mam, więc, bo jakby wszystkie właśnie zużyłem, więc nie wiem, czy ja będę miał wam jak to pokazać. Czy ja mam w ogóle jaki, czekajcie, włączę sobie taki podgląd na te przedmioty, to będzie dużo łatwiejsze dla mnie do odnalezienia. No kurde, niestety nie mam tego kieliszka. No możecie sobie zobaczyć w poprzednim odcinku. To są te takie kieliszki, które zwiększają o nie wiem, 5-10% skull value. Z 3 takich kieliszki, to nie są kieliszki, to były takie, wyleciała mi nazwa z głowy, ale w każdym razie z 3 takich robicie coś takiego. Jedno takie. Potrzebujecie 3 takich, żeby zrobić jeden taki słoik, który daje aż 800% skull value, zwiększa wam aż o 800%. Czyli innymi słowy, żeby stworzyć coś takiego, musicie mieć 9 kieliszków. Nazwijmy to już kieliszki, to nie są kieliszki, ale już tak zacząłem je nazywać i teraz ciężko mi się będzie przestawić. 9 kieliszków. Powiedzmy, robicie tak, robicie 9 sobie właśnie... macie 9 kieliszków. 3 używacie do zrobienia tego, kolejnych 3 do zrobienia drugiego tego, kolejnych 3 do zrobienia trzeciego tego, macie 3 takie i 3 takie zamieniacie na jeden taki wielki słoik. Oczywiście ten słoik, coś takiego kraftuje się 8 godzin, jeden taki słoik kraftuje się 1 dzień, więc to naprawdę trochę czasu na tym schodzi. Oczywiście warto tutaj dodać, że macie te boosty do kraftowania, co 4 godziny macie możliwość użycia boosta na 4 godziny. Który wam skróci 4 godziny generalnie. W ogóle zobaczmy sobie, mam aktualnie 8.5. Zobaczmy teraz, ponieważ ja właśnie użyję tego boosta. Użyję sobie właśnie tego boosta tutaj. Pyk.
który pozwala mi ominąć 4 godziny. Raz na 4 godziny możecie ominąć 4 godziny, czyli tak naprawdę z jednego dnia z jednego dnia 12 godzin, tak? Jeżeli co 4 godziny będziecie omijali 4 godziny właśnie. Okej, weźmy sobie ten kryształek i zobaczmy teraz, ile mam DPS-u. Powinien mieć koło... Tak, no miałem 8,5, mam teraz 17, zwiększony o 2. Zgadza się, tak jak widzicie, mój DPS właśnie wzrósł o 2. Kurde, zdaję sobie sprawę, że masa informacji dla was tutaj jest. Więc tak, to jest pierwsze, co moim zdaniem opłaca się craftować, to są właśnie te takie słoiki, które wam zwiększają skill value. To jest naprawdę mega opcja, bo zobaczcie, najedźmy sobie tutaj na moje czaszki. Jak to wygląda? Mam aż mnożnik razy 18,5 z itemów, razy 24 z piekła. A razy 18,5 z itemów, także te itemy niedługo dogonią ten mój bonus z piekła tak naprawdę, więc to jest naprawdę mocne. Musicie zrozumieć, że to jest naprawdę mocny bonus. No i razy 8,8 z kryształów. Co warto powiedzieć, kryształy się mnożą, nie dodają, czyli jeżeli mam 3 kryształy, które zwiększają mi o 2 moją... wartość czaszek, czyli to nie jest tak, że one łącznie zwiększają o 6, tylko one łącznie zwiększają o 8, czyli to nie jest 2 plus 2 plus 2, tylko 2 razy 2 razy 2, więc to jest naprawdę fajny bonus. Tak mi się wydaje. Co jeszcze, co naprawdę bardzo zwiększyło mi DPS głównie, Mega Cube, dodaje 500% do totalnego DPS-u za jeden White Orb. Zobaczcie, jeden biały orb dodaje mi teraz 523%, a to dlatego 523, że mam tu jeszcze coś, oczywiście, co mi jeszcze dodaje tego DPS-u za biały orb. 500%, dajecie wiarę? A zaczyna się od 5%, to wiecie, za jeden orb mieć bonus 5%, a 505% to jest bardzo dużo. Tych bym chciał craftować możliwie jak najwięcej, ale ciężko jest to dość zrobić. Dlaczego? Tu wam myślę, że będę mógł pokazać. Najpierw potrzebujecie 3 takie. Macie 3 takie, to z 3 takich robicie jedną taką. Jakby takie coś, taki kawałek, kostki, Power Cube Piece, czyli... Pies Piece? Ja nie wiem, jak to w sumie przeczytać. Pies chyba. Nie, w sumie nie wiem, jak to przeczytać. W każdym razie, z 3 takich nie robi się tego, oj nie, byłoby za łatwo. Robi się taką większą kostkę po prostu, która dodaje wam plus 50% DPS-u za biały orb. I z 3 takich plus 50% robi się taką. Czyli generalnie musicie mieć tych, żeby zrobić tę, to musicie mieć, czekajcie, szybko policzę. 3, na każdą 3, 9 i na każdą 3, 27, tak? 27? Czy ja dobrze policzyłem? 27? Chyba nie. To jest 3 do potęgi czwartej, a są 4 piętra. Nie, ta, 3 do potęgi czwartej, 3 do potęgi trzeciej, powaliło mnie. 3 do potęgi czwartej to jest przecież 81. Możliwe, że coś poknociłem. Nie no, żeby móc zrobić tę większą kostkę, potrzebujecie 3 większych kości. Okej. Na jedną większą kość potrzebujecie 3 tych elementów. Żeby zrobić 3 te elementy, potrzebujecie 9. Czyli 9 plus 9 plus 9. 27, zgadza się. Czyli potrzebujecie 27 takich, żeby zrobić Mega Cube. No ale to się opłaca, bo z 27 takich w żaden sposób nie będziecie mieli plus 500%. Tak więc te wszystkie rzeczy w craftingu na ogół się opłacają. Dodatkowo zrobiłem jeszcze sobie tak rekreacyjnie bardziej pierścień, który dodaje mi plus 50 sekund do walki z bossem. Oraz coś takiego, że dodaje 500% do DPS-u wszystkim, kiedy Bob śpi. I tu powiem wam, mam troszeczkę zagwozdkę. Ogólnie to dzisiaj sobie jeszcze chciałem zrobić, bo dzisiaj taki bardzo odcinek, w którym wam wiele tłumaczę. Generalnie tak jak widzicie, tutaj aż dotarłem, wszystkie skrzynki tu już pootwierałem. Zróbmy ten challenge, bo go nie zrobiłem. Specjalnie stwierdziłem, że poczekam... O, super, tu widzę, że mamy klikanie, że mamy, to jest challenge dla Boba, ale to wydaje mi się, że całkiem spoko. Z ciekawych rzeczy tu jest aż 50 poziomów z tego, co widzę, no ale już udało nam się zaorać to całkiem szybko. Super, będziemy mogli kolekcjonować teraz, zdobyliśmy maszynkę, która pozwoli nam zbierać jakieś tam duchy czy coś takiego. To jest przydatne w craftingu. To myślę, że to wam jakoś bardziej szczegółowo omówię w kolejnym odcinku.
Ale dzisiaj chciałem chyba jeszcze zrobić reset. Czy ja chciałem zrobić reset? Czy no na pewno? Aha, co jeszcze z ciekawszych rzeczy? Udało mi się skończyć ten świat. Udało mi się ukończyć ten świat. I co za tym idzie? Za przejście tego tutaj bossa, ładnie, tak jak widzicie, The King został przeze mnie pokonany. Otrzymałem koronę, która powoduje, że na terenie tego, tej krainy nie mam już do pokonania 10 plansz, żeby przeskoczyć na kolejną platformę, 10 domków, tylko 9. Więc to jest naprawdę fajne, to przyspiesza. No i co więcej, każde kolejne przejście tego Kinga, tego króla, daje skrzynkę. Czyli tak naprawdę mam tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć skrzynek. Więc 5 skrzynek to jest naprawdę spoko. Zwłaszcza, że ja... powiem wam teraz tak. Ogólnie, zacząłem się bardzo zastanawiać nad tym, co ulepszać w piekle i czy na pewno dobrze zacząłem robić, ulepszając to, co zwiększa mi skill value, to, co zwiększa mi DPS. Doszedłem do wniosku, że nie. Dlaczego? Ponieważ DPS mogę sobie zwiększyć jakby w inny sposób, tak? Rozumiecie, po co mam wydawać jakby diamenciki na coś, co mogę i tak zdobyć w inny sposób? Może mi to zajmie więcej czasu, ale i tak... mogę to zdobyć w inny sposób, tak? DPS mogę sobie na przykład zwiększyć craftingiem, dla przykładu. Skill value podobnie, również craftingiem. Wydaje mi się więc, że w piekle może warto byłoby kupić na przykład to. Nie? Czyli to, co zwiększa mi te... devil bonusy. Bo... tylko kurde nie wiem, bo na przykład 240... tych... 240 tych kryształków, tutaj są naprawdę niektóre przedmioty fajne, jak na przykład... zaraz wam pokażę. To również działa trochę inaczej niż tak jak ja mówiłem w poprzednim odcinku. Ja powiedziałem, że to zwiększa szansę na pojawienie się bossa tego, który da wam orby. To nie tak działa. To dodaje po prostu 3 orby. Albo mnoży razy 3, ale chyba dodaje. Nie no, na pewno dodaje. Gdzie tam mnoży razy 3 za 50 to było za mocne. Dodaje 3 orby do każdego niezwykłego bossa. Także nie jest to nic zbytnio... interesującego. Lepsze jest na pewno to, dodaje 25% white orbów po prostu z tych bossów. Chyba bym sobie to kupił, ale tutaj mam jeszcze coś fajnego. Dodaje 10% tu Karl bonus, czyli do tego właśnie Karla Monolita nam dodaje 0,1 bonusu, czyli on mnoży za każdy poziom razy 3,1. Wiecie, niby nic, ale jak te 10 poziomów już wbijecie, to będzie, to będziecie mieli nie razy 30, a razy 31 DPS przemnożony na przykład. No to myślę, że może coś dawać, ale to kosztuje aż 500, więc to się chyba nie opłaca. Jeszcze z craftingu, jejku, strasznie ten odcinek dzisiaj długi, a ja ciągle coś tłumaczę, nie? Wyszedł długi odcinek, a ja stale coś tłumaczę. Fajnie w ogóle, bo w końcu udało mi się dobić tutaj do tego portalu razy 3. Dzisiaj pierwszy raz będę z niego korzystał, także w sumie od razu może skorzystajmy, bo tutaj już nic więcej nie zrobię. Oczywiście, jeśli chodzi o początek, to z takich rad... nie, tego nie chcemy. Z takich rad mogę wam powiedzieć, że najlepiej jest klikać oczywiście... najlepiej jest oczywiście klikać myszką, bo to wtedy najszybciej... znaczy nie myszką, klawiaturą, bo to wtedy najszybciej działa i... co zauważyłem, że lepiej klikać na rogu ekranu, tak jak ja teraz klikam, bo jeżeli, zobaczcie, ja najadę na domek, to idzie jakoś wolniej, widzicie? Jeżeli klikam na domku, klikam na klawiaturze z taką samą szybkością i to idzie jakoś wolniej niż jeżeli ja tutaj klikam, więc powiem wam, że lepiej klikać właśnie na rogu, tak jak widzicie, no tu już, tu w ogóle nie klikam, ale tutaj na przykład, o, że to wtedy szybciej leci, także to warto, to zauważyłem. I to jest taka istotna rzecz. Na pewno będę jeszcze o tym mówił, ponieważ myślę, że nie każdy dotarł do tego momentu. Dobra, także tak to wygląda, moi drodzy. Jeżeli chodzi o ten crafting, jeszcze się na pewno będę wypowiadał w kolejnym odcinku, ponieważ bardzo chciałbym wam... ponieważ on naprawdę, ten crafting otwiera nam wiele takich ciekawych perspektyw. Na przykład, wiecie, zadaję sobie wtedy... wiem, że na przykład można skraftować coś, co wydłuża długość trwania skilla o 5 sekund. 5 sekund to jest bardzo dużo, bo na przykład te takie kule ognia, które ja zrzucam z nieba, to jest pierwszy skill Boba, on trwa normalnie 5 sekund, więc wydłużenie go o 5 sekund to jest zdwukrotnienie jego, wiecie, znaczy podwojenie jego długości trwania. Więc to jest naprawdę duży bonus, a
Tak jak przed chwilą zauważyliście, ja od razu użyłem tego skilla. Dlaczego to zrobiłem? Ponieważ ten skill klika dużo szybciej niż ja jestem w stanie klikać. Znaczy dużo szybciej. Nie wiem czy dużo szybciej, ale na pewno szybciej, więc po prostu ja sobie teraz klikam na klawiaturze jak coś. Dlatego to tak szybko leci. Jak przestaję klikać, to zobaczycie co się stanie. Widzicie? No niby idzie jakoś, ale no jak klikam to jest dużo szybciej. To też dlatego ja się na pewno zastanawiam nad tym, ponieważ to by mi bardzo ułatwiało początki. Jeżeli ja bym ten skill ulepszył tak, żeby trwał na przykład minutę, no to wiecie, no to ja klikam go sobie i tyle, nie? Co więcej, fajne jest w tej grze to, że zobaczcie, w trakcie gdy trwa skill, cooldown również jakby... On już trwa, ale się odnawia, czyli na przykład gdybym miał te kule ognia, tak to sobie nazwijmy, na... które wydłużone tak, żeby trwały aż 5 minut, no to... to mógłbym ich używać ciągle. A one są dla mnie o tyle istotne, możecie zapytać, po co one są dla mnie istotne, jeżeli ja i tak gram tak, że Bob śpi. Tak, tak gram, ale... ale kurde, zastanawiam się, bo... W ogóle ostatni patch sporo skomplikował, bo spowodował właśnie, że te kule ognia, ten skill Boba, go wybudza. Wcześniej tak nie było, więc sprawa była bardzo prosta. A teraz, rozumiecie, jakby stoję przed takim wyborem rozgrywki. Czy chcę grać aktywnie? Czy chcę grać właśnie tak jak teraz gram, że Bob śpi? Ja wolę grać tak, że Bob śpi. To jest ten tryb idle tak zwany, czyli bezczynny, tak to sobie nazwijmy. Ale chciałbym to połączyć. Jakby może chciałbym połączyć trochę tryb aktywny i trochę tryb bierny, ponieważ tak jak widzicie, zobaczcie, no teraz no nic nie klikam, no ale to strasznie wolno idzie. Zobaczcie, zaczynam klikać. Czekajcie, bo wyjechałem trochę poza ten. Zaczynam klikać i to zobaczcie, no to od razu no widzicie co się dzieje, no przyzwoicie lecą te strefy. Więc ja bym chciał zrobić tak, żebym miał tego skilla tak mocno wydłużonego i nim bym po prostu sobie przyspieszał początki, rozumiecie? Używałbym go na początku, on by mi bardzo przyspieszał, a resztę, a później bym go, no wiecie, przez wzgląd na to, że no później jakby chciałbym, później będę chciał, żeby Bob spał, no to nie będę go później używał, ale wszystkich, biorąc, wiecie, to nie jest tak, że wydłużę czas trwania tylko tego skilla, jak to jest po prostu tak, że kraftuję taki naszyjnik, który wydłuża o 5 sekund czas trwania każdego skilla. Więc ze wszystkich innych skillów mogę korzystać spokojnie w dalszym etapie rozgrywki, bo one i tak Boba nie wybudzają, tak jak wam mówię. Wcześniej to miało dość duże znaczenie, ponieważ, znaczy wcześniej to nie miało znaczenia, bo Bob się nie budził jak używaliście tego, no teraz niestety ma. Zastanawiam się dalej, czy grać właśnie tak bardziej aktywnie, czy grać tak właśnie bardziej jak, że wykorzystując właśnie to, że Bob śpi. Znaczy, dlaczego to w ogóle jest ważne i dlaczego warto się nad tym zastanawiać? Ponieważ chodzi o crafting, nie? Zobaczcie, ja tutaj mam w tym momencie te itemy, to nie ma znaczenia, bo to mnoży mi wartość czaszek niezależnie od tego, czy Bob śpi, czy nie. To również nie. To tak samo, także te itemy myślę będę starał się craftować. O, mam już jakieś duszki zdobyte. Wprawdzie nie wiem na jakiej zasadzie się je zdobywa, ale wiem, że przydadzą mi się do upgrade'ów, ale to nimi zajmę się potem. Poczytam na Wikipedii i w następnym odcinku wam już coś konkretnego o nich powiem. To też nie, także to buduję, bo to jakby to staram się teraz robić, ponieważ to nie wymaga ode mnie zastanawiania się jak ja chcę grać tak naprawdę, bo to nie ma znaczenia, a tu czy gram aktywnie czy nie, to ma takie samo działanie. Ale jak już wam być może jak już zauważyliście, to dodaję 500% do DPS-u wszystkim, kiedy Bob śpi. Czyli zobaczcie, ja mam teraz 332 tego Q, tak to sobie nazwijmy, przy czym Q to tutaj są quintyliony, jeśli nie, quadrylion, quintylion, quadryliony. I teraz zobaczcie, wyjdę z tego stanu, kiedy Bob śpi. Zobaczcie, jak mi spadnie DPS. 100, 109 widzicie? 300, a 109 to jest duża różnica, więc... No oczywiście tutaj to nie ma znaczenia, bo czy 109, czy 300, to i tak biorę te domki na jedno uderzenie. I właśnie dlatego, więc teraz sobie oczywiście klikam, patrzcie, użyję jedynki i patrzcie jak to teraz szybko leci. Widzicie? Dlatego moim zdaniem warto by było właśnie, zobaczmy w ogóle, podejrzewam, że tutaj jest minus 5 domów, aby przeskoczyć na kolejną tą. To jest super sprawa, on to się prawie zawsze pojawia po resecie. Także jak ten, jak widzicie jakiś deal po resecie, to jest właśnie najczęściej to. Tak jak widzicie, pyk, tak to leci, że mam minus 5 domków tylko. Okej, patrzyłem czy ja by nie ciskam, w sensie, że mam tylko 5 domków do przeskoczenia na kolejną platformę. No, ale... O właśnie, mogę trochę jeszcze diamentów pofarmić. Myślę, że to byłoby dobry pomysł.
Jeszcze jakieś tutaj będą? Diamenciki? Fajnie by było. Będę gonił kursorem. O, jakiś tam jeszcze wypad, spoko. Więc wiecie, ja na razie... Kurde, boję... Cholera. Zastanawiam się, jak wam to powiedzieć. Te skille są ogólnie bardzo mocne. Ten pierwszy szczególnie, tak jak widzicie, on klika bardzo szybko. Klika tak szybko, jak ja nie jestem w stanie klikać, więc siłą rzeczy dzięki niemu mogłem dotrzeć bardzo daleko. W sensie, może nie bardzo daleko, ale szybko mógłbym zdobyć, na przykład setną strefę, mógłbym zdobyć w chwilę dzięki niemu, gdyby tylko trwał dłużej niż 5 sekund. Więc na pewno będę chciał ulepszać rzeczy, które wydłużają długość skilli. Craftować takie rzeczy. Jak je skraftować, to wam również powiem. Ale to w kolejnym odcinku może. Tylko z kolei to się tak średnio opłaca. Znaczy średnio opłaca. Opłaca się bardzo, no bo hej, ułatwi mi to bardzo początek. Tylko no skoro już ulepszam skille, wydłużam ich długość, to mógłbym grać bardziej aktywnie. No wiecie, tutaj jest taki... nie chcę chyba na ten temat jeszcze zbytnio tak wchodzić, bo ja wiecie, ja mogę na ten temat mówić i mówić. Mówić i mówić i wszystko wam pomieszam, wszystko wam pomieszam i sobie również. W każdym razie warto się nad tym zastanowić. Ja uważam, że wydaje mi się, że warto jakby craftować i to, czyli na pewno będę starał się... no bo dlaczego ja te buteleczki? W ogóle też ktoś może zapytać, dlaczego ja nie chcę już ulepszać laboratorium. W ogóle mam 3 sloty w laboratorium, bo o tym nie laboratorium. Okej, okay, bo o tym nie wspomniałem. Dlaczego mam 3 sloty? Ano dlatego mam aż 3 sloty, że mam je na trzeci poziom. Mam je na trzeci poziom, to mi gwarantuje 3 sloty. Nie chcę go ulepszać na wyższy poziom. Ktoś zapyta, dlaczego, skoro to takie mocne, jak mówisz. Skoro to tak przydatne. Dlatego, że brakuje mi najzwyczajniej w świecie, tak widzicie, itemów. Co z tego, że ja mam 4 sloty, jak ja nie mam czego craftować? No co ja tu będę craftował? Jak ja nic nie mam. Rozumiecie, o co chodzi? Brakuje mi tutaj przedmiotów. No okej, okay, skraftowałbym. 3 takie są potrzebne do zrobienia tego. No dobrze, no ale to ja mam 2 takie. No rozumiecie, o co chodzi? Brakuje mi itemów. Więc tak widzicie, tu i tak ten slot, jakby 2 sloty są w sumie teraz na chwilę obecną puste, no więc zupełnie mi się to nie opłaca. Ale mogę skraftować, wiem co mogę skraftować. Możemy sobie skraftować tutaj na szybko. Z tych... Więc, tak widzicie, nie mam co robić. Więc tak naprawdę te dwie rzeczy, te dwie flaszki zrobiłem z nudów. No bo wiecie, zawsze to lepiej, żeby coś się kraftowało, niż żeby nic się nie kraftowało. Z tych 3 flaszek robi się właśnie taka plus 500%. Ja ją sobie wykraftuję. Tak widzicie, troszeczkę krócej ona się robi niż te 8 godzin, bo tutaj jest bateria, także ta bateria skraca. No i wiecie, tak naprawdę to się będzie robiło 3 godziny i 42 minuty, bo za 3 godziny i 42 minuty ja odpalę boosta, on mi skróci o 4 godziny, więc to będzie gotowe. A z 3 takich flaszek, które łącznie dają 1500%, mogę zrobić taką, która daje 5000, także na pewno będę chciał to zrobić. No i mówię, tylko kurde też właśnie, bo o co mi chodzi? Gdzie ja ogólnie widzę problem? Znaczy to nie jest problem, ale nad czym ja się zastanawiam w ogóle, bo być może wy tego jeszcze nie czaicie, bo ja to tak tłumaczę, że być może tego nie czaicie. Chodzi o to, że wiecie, zobaczcie, no mam tak ładnie 3, czekajcie, tu S będzie sextylionem, S2 będzie septylionem, bo septylion 7, sextylion 6, 6 to mniej niż 7, więc... To będzie sextylion. Mniejsza o te liczby. Jak ich nie ogarniacie, to się nie martwcie. Nie jest to aż takie istotne. W każdym razie. No, ładnie. Ładny damage mam. No i jak klikam, to... No, ten damage mi spada, więc ta gra jakby sama, wiecie, sama powoduje, że mi się odechciewa klikać. A tutaj to klikanie się opłaca, bo tak jak widzicie, przynajmniej do pewnego momentu, tak jak widzicie, idzie mi dużo szybciej, jeżeli klikam, tak? To naprawdę idzie dużo szybciej. Więc opłaca się klikać. Tą drogą zaraz sobie odpalimy tego skilla. I patrzcie, w ile zrobimy 25 stref. Mając jeszcze przy okazji tego boosta, że potrzebujemy tylko 5, żeby... Już mamy. 5 sekund. 25 stref. 25 stref w 5 sekund. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jakby ja chcę... Okej, okay, chcę jakby docierać jak najdalej w tej grze, ale również chcę... docierać jak najdalej, możliwie jak najszybciej. Rozumiecie, o co mi chodzi? Żeby te resety robić jak najszybciej i robić ich jak najwięcej. Wtedy to ma sens, tak? Może rozumiecie, o co mi chodzi, może nie. W każdym razie chciałbym,
Bo w pewnym momencie przestaje mi się opłacać klikać, bo nie... Właściwie przestaje mi się opłacać klikać w momencie, w którym nie jestem w stanie wziąć budowli na jedno kliknięcie. Jeżeli nie jestem w stanie rozwalić budynku na jedno kliknięcie, to się w sumie troszeczkę przestaje opłacać klikać. To już wtedy lepiej zostawić. Niech sobie działa ten... znaczy, może inaczej, no kurde. No tak, no dobra, przyjmijmy roboczo tak, że jeżeli na jedno kliknięcie nie jestem w stanie rozwalić budynku, to przestaje mi się opłacać klikać. Już lepiej sobie wtedy zostawić to. Ja generalnie działam w bardzo prosty sposób, w odwrotny sposób niż w Clicker Heroes, czyli najpierw klikam, przeklikuję te strefy, które są dla mnie banalne na chwilę obecną, strasznie, wiecie, szybko, mało czasu zajmuje mi jakby przekroczenie ich, pokonanie ich, jest dla mnie czymś dosyć łatwym. Szybko mi to po prostu idzie, łatwo mi to idzie. I w momencie, kiedy trafiam na strefę, w której zaczyna mi iść ciężej, no to wtedy oczywiście staram się zmaksymalizować mój DPS. A maksymalizuję go na kilka sposobów, tak? Na przykład kraftując takie rzeczy jak to, Mega Cube, kraftując takie rzeczy jak to, które zwiększają mi DPS, kiedy Bob śpi. No, jakby, bo rozumiecie, teraz to, czy mam to 3 DPS-u, czy tak jak teraz 1, i tak nie ma znaczenia, bo i tak biorę ten domek na jedno uderzenie, więc to i tak nie ma znaczenia, ale kiedy zaczyna to mieć zdarzenie, no to wtedy przestaje klikać. Znaczenie znaczy się, to i tak nie ma znaczenia. Nie wiem, bo mówiłem chyba zdarzenie. Teraz ma to teraz nie ma jeszcze to znaczenia, więc mogę sobie spokojnie przeklikiwać, ale gdzieś myślę, że na 400 strefie trafiłbym na barierę. I tyle. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Ja się z wami żegnam i po prostu chciałbym, do czego dążę. O, to też o tym powiem. Chciałbym możliwie jak najdłużej, jak najwięcej stref być w stanie przejść tym klikaniem, ponieważ to jest najszybsze przeskakiwanie na strefy, nie? A możliwie jak na... w sensie to jest najszybsze po prostu, najszybsze radzenie sobie ze strefami, tak? Widzicie, no leci to wprost błyskawicznie, no nie ma tutaj o czym mówić, no leci to naprawdę strasznie szybko. No, także możliwie jak najwięcej stref chciałbym właśnie pokonywać klikaniem. A obawiam się, że może być tak, że jeżeli bardzo mocno ulepszę sobie ten tryb idle, czyli właśnie te rzeczy, kiedy Bob śpi, to będzie, powiedzmy tak, dochodzę do 1500 strefy, ale od 750 już muszę przestać klikać. No bo już klikanie mi nic nie daje, już potrzebuję tego, żeby Bob spał, potrzebuję tego ogromnego bonusu, bo teraz ten bonus 1000% nie jest aż taki duży. Ale jak będę miał na przykład 250 000%, to już będzie bardzo duża różnica. I rozumiecie, o co mi chodzi, jakby 750 stref wtedy będę przechodził w chwilę, a od 750 do 1500 będzie mi to zajmowało długo, dłużej. Bardzo długo, dużo czasu po prostu, bo tak jak widzicie, no, ta gra... Zobaczcie. No... Bardzo łatwo sobie to można policzyć, no. To mi zajmuje, powiedzmy, 8, no 10 sekund około zajmuje, a tak to mi zajmuje 2 sekundy. Klikaniem przechodzę 2 razy szybciej, 4 razy szybciej, nie? Rozumiecie? Więc jakby nad tym się zastanawiam, że może to niekoniecznie jest dobre, aż tak ulepszać ten DPS w trybie idle, że dużo lepiej moim zdaniem właśnie skupić się na tym DPS-ie ogólnym, czyli tak właśnie na budowaniu Mega Cube, na budowaniu tych kryształków, na budowaniu tych słoików. Ale dobra. To było na tyle, ja się z wami żegnam, odcinek trwa 37 minut, bardzo dużo tłumaczenia, nie spodoba wam się taki długi odcinek, ja wiem o tym. To tyle, moi drodzy, trzymajcie się, do usłyszenia, życzę wam miłego dnia. Na pewno będzie miły, bo to piątek. Cześć.